I zaczynamy. Dzień dobry wszystkim. Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Dzisiaj to jestem gospodarzem. Jestem gospodarzem na moim kanale i goszczę dzisiaj Angelę Madejską. Angela jest kreatorką świadomych relacji. Mówi o sobie, że daleko to już stoi od coachingu, zawiera się to w tym, natomiast zajmuje się relacjami. Jest to też bardzo bliskie mnie. W pewnej chwili się też obie przyciągnęłyśmy. To też widać na naszych wzajemnych kanałach i bardzo zachęcam Was do obejrzenia naszych wspólnych rozmów. Jest tam parę perełek, które myślę, że mogą komuś przynieść jakieś nowe zrozumienie albo wnieść to po prostu coś dobrego. Natomiast dzisiaj ja będę zadawać pytania i bardzo się cieszę, że Angela, która przeprowadza rozmowy nocą, zgodziła się spotkać ze mną w dzień. Angela, jak się dzisiaj czujesz? Ja też się cieszę bardzo. Tak, w dzień też jestem gotowa na rozmowę, 24 a tak naprawdę, więc tym przyjemniej mi, że mogę u Ciebie gościć tym razem. Powiem, że no, mam taką niesamowitą ekscytację w tym, taki mały stresik, bo jednak po drugiej stronie, jak się nie jest gospodarzem i zadającym pytanie, to trochę inaczej wygląda ta rozmowa, no, ale tak, jestem zaciekawiona. Tak. Dzisiaj ty jesteś pod odstrzałem, także może... Jestem gotowa na wszystko. Okej, to ja w takim razie to wykorzystam. I chciałabym się ciebie spytać, jak według ciebie, według tego, co już przeżyłaś, doświadczyłaś i według perspektyw klientów, których prowadzisz do tej pory, co według ciebie jest takie najistotniejsze między relacjami, w relacjach między ludźmi? Co jest takim czymś, co jest najważniejsze? Wiesz co, no wciąż to będzie komunikacja, wciąż to będzie rozmowa. I tak jak tutaj jest obok mnie napis recepta na dialog, czyli moja gra, to dla mnie dialog jest najważniejszy. Tylko wiesz co, tak sobie myślę, że żeby mieć dobrą komunikację z drugim człowiekiem, to najpierw trzeba się skomunikować ze sobą i mieć uważność na to słuchanie siebie. I jeżeli będziemy słuchać siebie i będziemy ten dialog ze sobą prowadzić na odpowiednim poziomie, to wtedy wszystkie relacje będą dużo lepszej jakości. Tak zdecydowanie, myślę. Zdecydowanie, zgadzam się z tym i potwierdzam to moim własnym przykładem i też doświadczeniami z klientami, z którymi ja pracuję. Naprawdę zaczyna się od siebie. Myślę, że to jest bardzo trudne, wiesz, to odpowiadając jeszcze dalej na Twoje pytanie, to jest bardzo trudne w relacjach właśnie, tak chyba najtrudniejsza jest prawda dla wielu osób, dla tych, które do mnie przychodzą, to uświadomienie sobie tego, czego ja chcę, czego ja pragnę, czego ja potrzebuję, ale dla siebie najpierw, tak jak mówię o tym kontakcie ze sobą, a potem w tym kontakcie z drugim człowiekiem, to jest kluczowe. Bardzo często ludzie zamiatają pod dywan, unikają różnych rzeczy, nie chcą usłyszeć tego głosu wewnętrznego, który w sobie mają. Myślę, że z różnych powodów, wiesz, czasem jest to po prostu zwyczajnie niewygodne, bo wtedy trzeba by było na przykład albo wprowadzić jakieś zmiany w tej relacji, albo się rozstać. Tak. I nie wszyscy są na to gotowi, to jest jedna rzecz, a druga to myślę, że wiele takich osób, które się do mnie zgłasza i nie ma tego kontaktu jeszcze takiego wyrobionego, tego słuchania siebie, to myślę, że trudne dla nich jest to takie wejście w siebie na tyle głęboko, żeby nie zabolało, ale żeby to zrozumienie zaczęło po prostu być, żeby się bardziej rozumieć, żeby dbać o siebie, żeby się zaakceptować. No to tak jak rozmawiałyśmy też u mnie, że wszystko się zaczyna od poczucia własnej wartości, od tej samoakceptacji i no posłuchania siebie, tak? Tak, zdecydowanie, zgadzam się z Tobą. Gdybym miała coś ewentualnie dodać i nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale myślę, że to, że nie wyrażamy własnych potrzeb, jasne, jest wiele czynników, które wpływają na to, że tak jest, ale to, że nie wyrażamy własnych potrzeb, nie namierzamy ich, nie komunikujemy ich, sprawia, że szczerze mówiąc, projektujemy na drugą stronę, że ona ma to zrobić. Troszeczkę jakby oczekujemy od tej osoby, że ona to odgadnie i zrobi, podczas gdy ona sama też ma swoje rzeczy do zrobienia. Dokładnie. Trochę się mijamy pod tym względem, tak projektując na siebie nawzajem jakieś scenariusze, o które żadna strona nie prosi, w
wcale ich nie chcę, a jednak to się dzieje gdzieś. I no właśnie, gdybym miała zadać takie pytanie, co w chwili, gdy nie ma takiego zrozumienia? Jest jakby chęć porozumienia, ale nie ma zrozumienia. Co byś poradziła wtedy? Wiesz co, to są bardzo indywidualne, wiesz, sytuacje tak naprawdę, bo doszukuje się najpierw no, tej podstawy, dlaczego tego zrozumienia i tego rozumienia nie ma. I wiesz co, ja nie bardzo lubię grzebać w przeszłości. Oczywiście muszę mieć jakiś zarys tej osoby, z którą rozmawiam, czy pary, z którą rozmawiam. Ja muszę wiedzieć, o co tam chodzi, co tam się wydarzyło albo co się dzieje w tej relacji. Ale wiesz, no, daleka jestem od osądzania rodziców, dziadków i wszystkich, wiesz, tych naszych korzeni o to, że w tej chwili mam tak, czy w takiej relacji jestem, bo uważam, że jeżeli ktoś jest gotowy na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest gotowy na spotkanie ze sobą. I wtedy już wiesz, już zupełnie inna jest płaszczyzna tej rozmowy. I w tym doszukiwaniu się tych wyzwań, bo ja nie lubię mówić o problemach. Ja uważam, że to są wyzwania, te z którymi ci ludzie do mnie przychodzą. To po prostu zaczyna się od tego, żeby zadaję kilka pytań, takich, nie chcę powiedzieć standardowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, każdy człowiek jest inny i ma inną podstawę, inne doświadczenia, nie tylko takie życiowe ogólnie, z jakiej rodziny pochodzi, co tam się wydarzyło, tylko też w tych relacjach, których doświadczył wcześniej na przykład, prawda? I bardzo często te historie okazuje się, że są przenoszone, że są nieprzegadane, niezałatwione, niezrozumiałe. I wtedy one się przynoszą do kolejnej relacji. Jesteśmy zaskoczone albo zaskoczeni, że wiesz, no mam powtórkę z rozrywki. No ale jeżeli czegoś wcześniej nie załatwiłam, czy nie załatwiłem, no to nie dziwmy się, że potem przyciągamy, bo tutaj dla mnie bardzo ważne jest też prawo przyciągania, przyciągamy znowu taką osobę, która nam będzie do tego momentu uświadamiała pewne rzeczy, dopóki sobie z tym nie poradzimy, nie staniemy z tym twarzą w twarz i nie zrobimy z tym porządku. Zgadza się. To jest bardzo istotne właśnie, żeby zauważyć, że jeżeli przyciągamy jakieś określone sytuacje, określony profil osób i doświadczamy czegoś podobnego, to nie jest jakiś problem, że wszechświat nas, nie wiem, próbuje tam dobić i nie wiem, i jest przeciwko nam, tylko pokazuje, że chłopie czy kobieto, tu jest coś do załatwienia i niesiesz coś za sobą i jeżeli to się objawia teraz, no to zajrzyj tam i jeżeli potrzebujesz, to zrozum, skąd to pochodzi, ale po to, żeby to zostawić, żeby wykształcić coś nowego, nie? Dokładnie tak. Ja takie osoby, wiesz co, czy to są relacje, bo czasem jeżeli w relacjach sobie z tym nie radzimy, to pojawiają się nam te osoby w innych miejscach, w innych obszarach, na przykład w pracy zawodowej, czy gdzieś tam w finansach coś nam nie gra. Ja takie osoby i takie sytuacje, ale tutaj zajmijmy się osobami, nazywam szturchaczami. To jest taka moja nazwa robocza, ale ty nawet mówiąc o tym pokazywałaś tak palcem, więc to na tej samej zasadzie działa. Tak, czyli że wiesz, to są osoby, które one nam pokazują to wyzwanie, pokazują nam ten temat do załatwienia w różny sposób, często bardzo nieprzyjemny i on będzie coraz bardziej nieprzyjemny, jak będziemy udawać, że go nie ma. To będzie coraz bardziej intensywne, aż w końcu będzie tak bardzo bolało, bo według mnie bardzo często rozwój zaczyna się od właśnie raczej tego nurkowania do takiego dna, niż wiesz, jak ktoś ma high life i wszystko jest piękne. Tak, w myśl zasady najciemniej jest przed świtem, nie? Tak, dokładnie. Więc takie osoby nas do tego momentu będą szturchać i do tego momentu będą nam pokazywać to coś, co mamy zmienić, dopóki tego nie zrobimy. I to wszystko. I mówię, to jest coraz bardziej intensywne i coraz bardziej bolesne, jeżeli nie zauważamy tego albo udajemy, że tego nie ma, albo zwalamy na partnera czy na partnerkę, a nie bierzemy tego na klatę, że to jest nasze, że ta odpowiedzialność jest po naszej stronie w tworzeniu relacji również, tak? I że ta osoba nie pojawiła się przypadkiem. A jeszcze mam takie pytanie do ciebie jako eksperta też. Gdzie ta odpowiedzialność się kończy? Ta nasza odpowiedzialność właśnie za to, co my wnosimy. Gdzie ona się kończy? Jakby gdzie jest? W połowie. Ta granica jakby. Gdzie jest? Ja gdzieś wiecie, ona jest dokładnie w połowie między mężczyzną a kobietą, między kobietą a kobietą, między mężczyzną a mężczyzną. Nie ma, nie ma 51, nie ma 70, nigdy tak nie ma. Ja nie mówię, wiesz, o jakichś takich relacjach...
nazwijmy to patologicznych. Ja nie mówię o takich. Ja mówię o takich relacjach, gdzie mamy człowieka naprzeciwko siebie, z którym chcemy być, z którym wiążemy jakąś przyszłość, który jest dla nas ważny, bez względu na płeć, to dla mnie to jest zawsze w połowie. Nie ma czegoś takiego, jak większa odpowiedzialność jest po czyjejś stronie. I żeby odnaleźć się w połowie, odnaleźć tę drogę, to jest potrzebna komunikacja. I kurczę, ja to często powtarzam na moim kanale, Angela też to bardzo często robi. I jeżeli jest więcej osób ze środowisk rozwoju, które o tym mówią, więc ludzie, wiedzcie, że coś jest na rzeczy. Tak, dokładnie tak. To jest po prostu na rzeczy. Angela, opowiedz jeszcze, może tak trochę z twojej osobistej historii. Co zadecydowało o tym, żebyś dziś zajmowała się tym, czym się zajmujesz? Jaki rodzaj twojej historii ukierunkował cię w tę stronę? No wiesz, no tak jak powiedziałam wcześniej, zaczęłam od nurkowania. Czyli wiesz, znaczy generalnie relacje były dla mnie ważne od zawsze, od kiedy pamiętam. Ja do tej pory mam i pielęgnuję relacje moje z kolegami, z koleżankami z podstawówki, ze szkoły średniej, ze studiów, z prac na każdym etapie życia. Natomiast tak jak pamiętam te relacje, kiedy się zaczęło wszystko właśnie od podstawówki, to te przyjaźnie, bo to od tego się wtedy zaczynało, a później te fascynacje, pierwsza miłość jakaś taka, wiesz, taka jeszcze bardzo niewinna, to wszystko było dla mnie bardzo ważne, bo wiedziałam, gdzieś wewnątrz siebie czułam, że mi ten drugi człowiek jest bardzo potrzebny i do tego, żebym ja siebie lepiej poznawała i żeby też poznać w ogóle, jacy są ludzie, o co w tym wszystkim chodzi. Dla mnie to jest moja misja w ogóle, wiesz, jakby praca z relacjami, praca ze związkami, to ja według mnie, ja tutaj po to jestem i myślę, że też w tym celu gdzieś przez wiele tych związków przeszłam w swoim życiu. Dotknęłam różnych sytuacji i byłam z różnej strony, czasem niefajnej w ocenie innych ludzi. Ja w tej chwili mam dla siebie bardzo dużo akceptacji, tolerancji i wiary w to, że tak musiało być, żebym była w tym miejscu, w którym jestem. Ale tak odpowiadając wprost na twoje pytanie, to absolutnie doszłam do takiego momentu, kiedy stwierdziłam, że coś jest nie tak w mojej relacji, że nie czuję się w niej dobrze, nie czuję się w niej komfortowo, nie jestem szczęśliwa. I tak naprawdę to teraz z perspektywy czasu, wiesz, bo to jest trudne, bo ja się nad tym zastanawiałam całkiem niedawno z zupełnie innego powodu, wynikającego z innej rozmowy, ale bo dlaczego to jest trudne? Dlatego, że ja dzisiaj z moją wiedzą, z moim doświadczeniem, z tą perspektywą czasu, ja inaczej na to wszystko patrzę, tak? Z tym moim wiedzeniem, że pewne rzeczy musiały się wydarzyć, że pewne rzeczy przyciągnęłam do swojego życia, że pewne osoby musiały się pojawić, żebym właśnie dotknęła tych niefajnych momentów, czyli pojawiali się ci moi szturchacze, żebym ja doszła do tej zmiany w sobie. I to jest jedna Angela, a druga to jest ta, która jakby wspomina tamten czas poprzez emocje, które czuję, tak, jak sobie myślę o jakimś partnerze, o jakimś wydarzeniu, o jakiejś ważnej dla mnie sytuacji. No i co ja wtedy myślałam, co ja wtedy czułam, tak? Ja w tej chwili dziękuję bardzo tamtemu mojemu partnerowi, czyli tak naprawdę mojemu byłemu mężowi, za wszystkie rzeczy, które przy nim doświadczyłam. Najbardziej oczywiście dziękuję mu za moje dwie córki. Natomiast to był, myślę, moment taki te 20 lat temu, który pokazał mi już tak, wiesz, to już nie było takie, a może tak, tylko pokazał mi, tak masz iść, nie ma innej drogi tutaj. Jasne. To bardzo piękne, co mówisz, bo bardzo, bardzo ze mną to też gra. Gdy patrzę na przykład wstecz, no, moje relacje były, to dziś patrzę na nie wszystkie jak na lekcje, a ludzie, z którymi byłam, jak na nauczycieli. Tak. Ja nie byłam wówczas na tyle dojrzała emocjonalnie, ani na tyle gotowa, żeby rzeczywiście być z nimi tak, jak oni na to zasługiwali i jak ja mogłam na to zasługiwać. Więc naprawdę wiedziałam, jak koncertowo zburzyć związek. Jestem w tym ekspertem, a potem stwierdziłam, okej, ja już nie chcę. Jest relacja, która teraz zaczyna mieć podobny bieg. Ja nie chcę powtarzać tego samego po prostu przepisu, upiec coś innego z tych samych składników. I to było trudne, żeby wyjść jakby z tego tradycyjnego uwarunkowania.
takiego znajomego toru, bo on powiódłby mnie dokładnie w to samo miejsce. Zmienialiby się tylko ludzie, ale doświadczenia byłyby dokładnie te same. Ja już nie chciałam doświadczać tego samego. Więc dzisiaj, będąc mężatką, jestem bardzo szczęśliwa, że podjęłam zupełnie inne decyzje i mogę poświadczyć. Tak, szczęście w relacji jest możliwe. Szczęście z jednym mężczyzną w monogamicznym związku jest całkowicie możliwe. Jest wspaniałym, spełniającym życie aspektem i bardzo każdemu życzę czegoś podobnego, jeżeli coś podobnego z nim gra. Natomiast zdecydowanie, no, chyba wrócimy do klasycznej, do klasycznego już frazesu, zaczyna się od siebie, nie? Okej. Potwierdzam, że szczęśliwy, spełniony związek jest możliwy. Tak, zdecydowanie. Czasem droga jest do niego wyboista, czasem jest, wiesz, no... Dużo się różnych rzeczy dzieje, z których tak jak mówisz, no, że mogłam inaczej, mogłam szybciej może pewne rzeczy zauważyć, ale ja wierzę w to, że wszystko się dzieje w odpowiednim momencie i czasie i tak miało być po prostu. Tak. Profesor, nazywa się dr Pink, nie pamiętam jego imienia. W każdym razie Pink napisał wiele książek na temat żalu. Bada żal w ogóle jako taką jedną z bardzo podstawowych emocji ludzkich i żal jest po to, żeby tak naprawdę zobaczyć wartość tego, co przeminęło, żeby uznać wartość tego, co przeminęło. Jeżeli, jak mówi Pink, widzę przed sobą kogoś, kto mówi, nigdy niczego nie żałowałem, nigdy niczego nie żałuję, to mam przed sobą osobę, która jest bardzo bezrefleksyjna. Bardzo ze mną gra, bo też czasami trzeba spojrzeć wstecz i właśnie wyciągnąć wartość z tego, co się działo, po to, żeby te przyszłe rzeczy, które przychodzą, żeby one właśnie odzwierciedlały wartość, zanim ona się skończy, żeby ją docenić w chwili, gdy trwa. I to jest bardzo piękne. Angela, powiedz może, jak myślisz, co jest takie najważniejsze, żebyśmy mogli, jakie najważniejsze kroki w relacjach, gdy dotyka nas kryzys, taki naprawdę kryzys typu być albo nie być, co wtedy jest najważniejsze, żeby zrobić według Ciebie? Myślę, że najważniejsze to usiąść najpierw samej ze sobą, czy samemu ze sobą, zastanowić się, czego ja tak naprawdę chcę. Nie na razie, zostawmy z boku na razie relacje, tylko czego ja chcę. Ja, Angela, ja tam, nie wiem, Marcin, Tomek, Franek czy Kasia, tak? Po prostu, żeby się zastanowić, czego ja chcę w życiu, czego ja chcę w tej relacji, w ogóle w relacji i dopiero wtedy wiesz, coraz bardziej zawężać to. Czyli najpierw, co ja chcę ogólnie, jak ja chcę żyć, kim ja chcę być, dokąd ja zmierzam, w którym kierunku ja idę, gdzie ja chcę być za jakiś czas, a potem dopiero stopniowo wchodzić w tą relację. I zastanowić się wtedy, czego ja oczekuję, czego ja chcę, co ja mogę wnieść w tę relację, w której jestem. I czy to, czy na pewno nam jest dalej po drodze, tak? I ja wiem, że to są trudne momenty, uświadomienie sobie właśnie tego, że na przykład mam jakąś potrzebę, czy jakieś oczekiwania w stosunku do kogoś, przecież ja myślę, że tam, gdzie się zaczynają oczekiwania, tam się zaczynają problemy, no ale to jakby jest oddzielny rozdział. Natomiast jakie ja mam potrzeby i że ten partner, czy ta partnerka nie realizuje tych potrzeb moich, to ja wiem, że tutaj może być taka sytuacja, że jakby przerzucamy to, o czym mówiłyśmy wcześniej, tą odpowiedzialność na niego czy na nią, że on tego mi nie robi, nie daje. No tylko warto się wtedy zastanowić, dobra, a co ja jemu, jej daję, co ja wnoszę w tą relację i czy ta osoba jest zadowolona, no bo jeżeli ustaliłyśmy wcześniej, że ta odpowiedzialność jest po, wiesz, 50-50, to znaczy, że to, że my mamy teraz kryzys, to też jest nasza wina, tak? Czyli tak, jesteśmy za nią odpowiedzialni oboje i po prostu usiąść naprzeciwko siebie. Ja wiem, że bardzo często właśnie no, takie osoby jak my mogą być tutaj przydatne i mogą pomóc w takim
spojrzeniu obiektywnym i z takiego, wiesz, z pozycji obserwatora, tak, że ja tutaj nikogo nie oceniam, dla mnie nie ma znaczenia ani płeć, ani wiek, ani kolor skóry, nie ma nic dla mnie znaczenia, po prostu ja mam istoty, ja mam dwie istoty, które chcą ze sobą być, skoro u mnie są, a może im nie jest po drodze. Oczywiście ja tego im nie powiem, oni sami mają do tego dojść, że wiesz, w którym miejscu są i dokąd razem zmierzają, ale zaczęłabym od tego, żeby właśnie usiąść i zastanowić się, czego ja chcę, jakim ja wkładem jestem dla tej relacji, czego mi brakuje, co ja mogę dać, czego ja nie mogę dać, to też jest ważne, żeby sobie uświadomić, czego ja mojemu partnerowi czy mojej partnerce dać nie mogę z różnych powodów. No każdy z nas ma też swoje granice różne, prawda? Oczywiście. I więc tutaj też, no, ale no, do tego jest potrzebne, wiesz co, szczerość, uczciwość i prawda. Jeżeli mamy spełnione te warunki, to ja uważam, że na 90% jesteśmy w stanie poukładać różne rzeczy, pokazać, wiesz, co ja mogę dać, czego ja nie mogę dać i usłyszeć to od partnera i da się takie relacje. Naprawdę niejedną taką relację wyprowadziłam i pomogłam w spojrzeniu, w innym po prostu spojrzeniu na siebie nawzajem, bo kryzys dla mnie jest informacją taką, że to jest tak, to jest dla mnie taki, tak jak taki dyskomfort, który czujemy w ciele. Ja bym to z tym połączyła i porównała, bo bardzo często to jest tak, że my to w ciele czujemy, tak, że nam się coś do końca podoba w tej relacji. Więc ten dyskomfort w ciele jest dla mnie z dwóch stron informacją. Jest jedna informacja, jaka jest w tym, to jest to, że jest coś nie tak, czyli czegoś ja potrzebuję, czego nie mam, a jest też druga strona medalu, że ja do tego mam dostęp, czyli ja wiem, że może być lepiej, może być piękniej, może być fantastycznie, może być mądrzej, świadomie i tak dalej. I tutaj trzeba po prostu też o tym porozmawiać, tak? Tak, z dwóch stron. Pewnie, oczywiście. Ja postrzegam kryzys zawsze jako taki, wydaje mi się, że to jest w języku mandaryńskim, że kryzys złożony jest z dwóch członów. Okazja i rozwój. Szansa i rozwój. Wydaje mi się, że to są takie właśnie dwa słowa. Bardzo to ze mną gra i patrzę też na to właśnie, że kryzys to jest taki ból porodowy dobrej miłości. Bardzo lubię tę frazę, ona ze mną zostaje i lubię tak na to patrzeć. Natomiast zdecydowanie wymaga to pewnie takiego wejścia w dyskomfort, odważnego wejścia we własną bezbronność i tak jak mówisz, pytania się siebie, czego chcę. Co ja mogę zrobić, żeby mieć to, czego chcę. Ile ode mnie będzie wymagało, żebym dostał, czy dostała to, czego chcę, ile od ciebie, czy ty jesteś gotowa, czy gotowy na to, żeby robić to, czego ty chcesz. Gdzie, w tym, gdzie jestem ja i ty, jesteśmy my. Gdzie są nasze granice wzajemne. Ja też czuję i myślę, że i chciałabym też poznać twój pogląd na ten temat, bo jeśli chodzi o granice w ogóle, bo to jest bardzo istotny element każdej relacji, bez względu na jej charakter. Takie wyczuwanie granic wzajemne, najczęściej podejmowane rozmowy o granicach są właśnie w kontekście kryzysu, w kontekście kłótni, gdzie kto kogo nadusza i jak bardzo dużo bólu to sprawia. Natomiast to, co mnie odrobinę, powiedziałabym, martwi, to, że rozumiemy granice właśnie jako taki rodzaj odepchnięcia ataku, że wtedy je się zaznacza, gdy jest kryzys, a nie rozumiemy, że granice, to jest moje odczucie, nie wiem, czy je podzielasz, tak naprawdę to jest obręb własnej tożsamości. To jest takie, gdybym spytała się ciebie, jakie lody lubisz najbardziej i powiedziałabyś, że waniliowe, a ja na przykład lubię czekoladowe, no to tam jest twoja granica, to jest moja. I tak jak ja to rozumiem, to granice są po to, żeby wyznaczać to miejsce, tu się do mnie nie wchodzi, tędy się do mnie też nie wchodzi, ale tu jest furtka. I tu jeśli jestem ja, a z drugiej strony jesteś ty, to w tym obrębie możemy być my. I poznawajmy właśnie wzajemnie, którędy droga do nas, żebyśmy mogli się spotykać właśnie po środku, w tej wspólnej odpowiedzialności za tę przestrzeń właśnie. 50-50, ja i ty, i tu jesteśmy my. I czasami nabiera to takiego dyskursu, że gdy rozmawiam z moimi klientami czy klientkami, no dobra, to jest moja granica, czy to jest moje ograniczenie w sumie? Bo ja nie wiem, co ona dotyka we mnie, nie? Co on we mnie wzbudza w tej chwili, bo odczucie jest bardzo podobne. Natomiast
ja na to tak patrzę i może właśnie się też z tym zgodzisz, że odczucia i emocje, które temu towarzyszą, są zawsze takie same, bo jest jakiś gniew i nie wiemy tak naprawdę, czy to znowu jest naruszana moja granica, co warto zakomunikować, czy z kolei ta osoba mi pokazuje, że tu jest moje ograniczenie. Też warto zakomunikować, że tu mnie trochę zabolało, ale muszę to sobie przemyśleć i wrócić do siebie z feedbackiem. Jakie jest twoje spojrzenie na granice? W jaki sposób ty też przekazujesz ludziom wartość na temat granic? Bo czuję, że to jest bardzo ważny element związku. Ale wiesz co, absolutnie się z tobą zgadzam, żeby się zastanowić, czyli żeby nie robić. Ja wiem, że w momencie, kiedy ktoś naciska na tą naszą granicę lub to ograniczenie, no to bardzo często pojawiają się emocje. I najczęściej no, nie za fajne te emocje są, prawda? To ja zawsze mówię, słuchaj, zawsze możecie powiedzieć, przepraszam bardzo, ale muszę do toalety. Albo wiesz, o co chodzi, żeby zatrzymać to, żeby zatrzymać ten gniew, tą złość, bo czasem naprawdę te słowa mogą być bardzo nieprzyjemne i one zostają. No jak to się mówi, że się tych słów nie odsłyszy. Wyjść na chwilę, usiąść na zamkniętej nawet toalecie i zastanowić się po prostu, o co mi chodzi, co tutaj w ogóle jest grane, co tu się w ogóle zadziało. Czy to jest moje, czy to jest nie moje, czy to jest bardziej jego, czy co tutaj się dzieje we mnie, że ja tak się czuję. Nie? Myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i to jest we wszystkim, jeżeli chodzi o relacje, to tak naprawdę to jest temat woda dotyczący wszystkich obszarów, jeżeli chodzi o relacje. To dotyczy seksu, to dotyczy pieniędzy, to dotyczy rozmowy, bliskości, religii, wychowania dzieci, miliard rzeczy. Zobacz, ja często przypominam ludziom, że ludzie jak zaczynają się ze sobą spotykać, jest fascynacja, super seks, w ogóle wiesz, high life, piekła nie ma. I wtedy jest tak zwany PR, czyli każdy się pokazuje, super, wiesz, taka jestem, taki jestem, zupę pomidorową on ugotował, ja jej nie lubię, ale zjem, nie, no nie będę mu mówić, no bo przecież to bez sensu, bo on się tak starał, a potem on mi daje przez 30 lat tą pomidorową i wiesz, i jest kicha, nie? No, słyszałam o takich związkach naprawdę i znam takie. Więc jakby na początku jest ten PR. Ja mówię o tym, żeby być w prawdzie jak najszybciej. Jak najszybciej mówić te rzeczy. To mi się podoba, doceniam to fajnie. Wiesz co, ale wolę ogórkową. To jest banalny przykład, ale on się, słuchaj, on potem ma wpływ na wszystkie rzeczy. Tak, bo życie się składa z tych małych rzeczy przecież. Dokładnie tak, dokładnie tak. I teraz zobacz, w momencie, kiedy mija już ten pierwszy, wiesz, te pierwsze achy i ochy i zaczyna ta prawda wychodzić, to okazuje się, że my się dopiero teraz poznajemy, dopiero w tym momencie są te takie bardziej otwarte rozmowy, bardziej wchodzimy w głąb, ale w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, tak podam przykładowo, bo teraz wcale tak dużo tych związków, znowu przecież sporo się bierze ślub, ale nie mówię o tym, tylko mi chodzi o tą decyzję, że jesteśmy razem, to ludzie dużo więcej czasu poświęcają na to, ile wódki będzie na tym weselu, gdzie ono ma być, jaka ma być sukienka i czy wujek Stasiek ma siedzieć koło ciotki Elki, chociaż oni się od 20 lat nie odzywają do siebie, jak ich tam posadzić, a nie mówią o tym, czy będziemy mieli dzieci, czy w ogóle chcemy mieć, czy ty chcesz mieć dziecko i ja, czy jedno, czy dwoje. Czy my chcemy na przykład w jakiejś wierze, czy nie wychowywać? Czy my, jaki mamy temperament? Bo na początku ten temperament w większości przypadków jest, wiesz, wow, bo się dorywamy do tych ciał, tak? Później, wiesz, to wszystko się tam układa i się okazuje, że ona już wcale nie chce się kochać 15 razy w tygodniu, tylko 3 razy w miesiącu, nie? I on myśli, że może on już przestaje być dla niej atrakcyjny, a tak naprawdę ona tak ma, a wcześniej no to po prostu była bardziej pobudzona, bardziej zainteresowana, bardziej w tym swoim PR-ze i wiesz, zupełnie inaczej reagowało też jej ciało. Tak jest. I wiesz, jakby chodzi o to, żeby ze sobą porozmawiać, żeby ustalić, jak ja to mówię, pewne generalia, im szybciej to ustalicie, tym lepiej. Bardzo to ze mną rezonuje, tak. Ja wiem, że to... Ja się śmieję właśnie, że wiesz co, mój związek się ostatnio właśnie tak zaczął i to jest bardzo ciekawe, bo potem zaproponowałam mu małżeństwo, a zaczęło się to od tego, że pamiętam, że się pocałowaliśmy i we mnie po prostu taki dreszcz przeszedł, ale jak rozmawialiśmy ze sobą, to pierwsze co ja mówiłam, wiesz co, byłam w wielu relacjach i ja przeważnie naprawdę narobiłam tam dużo kłopotów i byłam bardzo niedobra dla nich i no...
w tym rejonie jestem do bani, w tym rejonie jestem do bani. Kryzysy przychodzą w taki sposób, no nie wiem, chcesz to przecierpieć ze mną, czy nie? Mhm, i on super. Mi też opowiadał, nie, no tutaj zryłem, to myślę o sobie tak i tak, nie, no okej, dobra, jesteśmy siebie warci. I na tym polu wzrośliśmy, bo chyba bardzo intuicyjnie jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie, co robimy, ale faktycznie dyskutowaliśmy o naszych głównych wartościach, o tym, czego na pewno nie chcemy. To było wstępem do tego, czego chcemy. Mhm, oczywiście. I bazując też na tym, ja też radzę tam w ten sposób moim klientom, żeby tak naprawdę docierali się pod względem tego, jakie wartości mają dla nich znaczenie. Mhm. Wartości i mam tu na myśli naprawdę te takie esencjonalne, rodzina, religia, przekonania, finanse, seksualność, spojrzenie na kobiecość, męskość, na role takie, jakie mamy grać, prowadzenie domu, obowiązki domowe. Jak to wszystko podzielimy? To są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Z nich buduje się właśnie życie, a najczęściej niestety wchodzimy w te role tak, jak je znamy z domu. Obiecując sobie podświadomie, ja nie że będę robić. U nas będzie inaczej. No. A potem w kolejnych kłótniach okazuje się, jestem jak moja matka. Dokładnie. A ty się dowiadujesz, co się stało. Co czujesz, że jest takim najważniejszym elementem, jaki naprawdę warto przedyskutować, zanim wejdzie się głęboko w związek? Co czujesz, że jest takim najważniejszym wiesz elementem? Wiesz co, powiem Ci tak, że to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i dziękuję Ci za nie, ale jest tak, że tak naprawdę to na początku trzeba sobie uświadomić, z jakiego powodu w ogóle chcę być w relacji. Świetno. No. Naprawdę, no, wiesz, ile ludzi jest w relacjach z... jakby startując w relacji z poziomu braku, z poziomu, wiesz, potrzeb, czyli, wiesz, na zasadzie takiej, że uzupełnij mnie, ja tego nie mam, ja potrzebuję tego od ciebie. No kurczę, to jest to, i to od razu mówię, to jest to, tutaj się zaczynają schody i one nie będą ruchome i nie wypłaszczą się, jeżeli my sobie z tym nie poukładamy się. Mhm. To jest podstawa absolutna, żeby się zastanowić, z jakiego powodu ja chcę być w relacji. Ja powiem Ci tak, Sobinko, ja uwielbiam być sama. Był czas, nie powiem, był taki czas, że nie znosiłam tego stanu. Zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład jako samotna matka z dwójką dzieci byłam na przykład zapraszana na wesele. No nie będę Ci opowiadać, jak nienawidziłam tych momentów i jak się źle czułam, wiesz, w tych, byłam dwa razy, powiedziałam, nigdy więcej już sama na taką akcję się nie piszę, dlatego, że z jednej strony widzisz zainteresowanie, z drugiej litość, z trzeciej ja pierdzielę w ogóle, o co ona, tu, co ona tutaj robi i w ogóle pewnie tutaj za chwilę będzie, wie, no miliard różnych rzeczy. Jasne, i, oczekiwania, ocena, osąd pewnie. Tak. Ale w którymś momencie, wiesz, sama świadomie, po rozstaniu z Hukiem w pewnej relacji, no niestety, ale i takie też mam za sobą, ale dzięki Bogu wyprostowane i wszystkie mam już absolutnie elegancko poukładane wszystkie moje relacje z moimi byłymi partnerami, z każdym mogę iść na kawę albo na wódkę, w zależności od potrzeby i sytuacji. Natomiast jak sobie uświadomiłam, że ja teraz muszę zobaczyć, o co mi chodzi, w ogóle gdzie ja jestem, czego ja oczekuję w ogóle od tej relacji, po tak, co jeśli mam być w relacji, to po co, jaki jest jej cel? Dokładnie, dokładnie. To jest mega, co powiedziałaś właśnie, ja bardzo często pracując z ludźmi, którzy są w relacjach, daję im jasno do zrozumienia, jeżeli robisz pracę nad sobą, to wiedz, że twoja relacja albo na tym bardzo wzrośnie, albo się skończy. I warto, żebyś wiedziała, czy wiedział, że z Twoją zmianą pociągną się inne i one będą miały wpływ na Twoje życie, całe zewnętrzne. Tak. I to jest bardzo istotne właśnie, żeby odpowiadać sobie na pytanie, czego ja chcę w tej relacji i dokąd ona ma dążyć, co ona ma dać. Bo zadaję pytania ludziom, z którymi zanim jeszcze z nimi zaczynam pracować i pytam się ich o coś, co jest odbierane jako jakiś abstrakt totalny, a mianowicie... W którą stronę rozwija się ta relacja? Jaka jest Wasza wspólna wizja? I część ludzi mówi, no tak wyobrażamy sobie, że będziemy starzy i na hamakach i w ogóle, ale większość ludzi mówi, ale jak? W ogóle zdziwieni pytaniem samym, podczas gdy ci, którzy mówią o tej właśnie takim
nie wiem, jesteśmy na łódkach albo, nie wiem, jesteśmy starzy i dumni, oni nie mają pojęcia na przykład na takie podstawowe w moim odczuciu rzeczy, jak przechodzimy kryzysy, w jaki sposób się wspieramy, żeby je przejść, jak budujemy sobie nasze wzajemne takie poletko i nasze życie, gdy kryzysów nie ma, a jest czas na budowanie. Co wtedy robimy? Co codziennie robimy, żeby wspierać to, czego chcemy, dążyć do tego, czego chcemy? Co robimy, żeby cieszyć się tym procesem? Czyli jaka jest droga do tego hamaku, nie? Tak, dokładnie. Co codziennie robimy, żeby też pielęgnować naszą wzajemną miłość do siebie, wdzięczność do siebie? Jak okazujemy sobie komplementy, jak przyjmujemy krytykę? Tych rzeczy po prostu nie ma, a to są kluczowe rzeczy, które trzeba sobie rozkminić. One pomagają przechodzić przez kryzysy i dzięki temu te kryzysy przyjmuje się z wdzięcznością. Wow, niemalże z ekscytacją czasami. Wow, super, teraz się pokłócimy i nie wiem, co fajnego się w tym rodzi, ale na pewno będziemy za to wdzięczni. No, dokładnie. Czasami się śmieję właśnie, jak takie mamy takie małe albo takie średnie kryzysy w moim małżeństwie, to pierwsze to jest, okej, dobra, usiądziemy, ja już nas widzę, jak rozmawiamy ze sobą, jesteśmy już po, jest fajnie i jesteśmy za to wdzięczni. No to, bierzemy taczki i do roboty, nie? Także to jest bardzo ważne właśnie. No bo każdy z nas ma z tym swoim plecakiem przychodzi do relacji, prawda? Oczywiście, tak jest. A powiedz, Angela, jeszcze takie pytanie, bardzo mnie to ciekawi. Ono jest totalnie hipotetyczne i abstrakcyjne, ale gdyby wszystko, co do tej pory zapisałaś, nagrałaś, zrobiłaś, nagle zniknęło i twoje życie miałoby się chylić już dosłownie ku końcowi, ostatnie godziny, i miałabyś przed sobą grupę odbiorców, którzy przy tobie byli i swoich najbliższych, i miałabyś powiedzieć kilka najważniejszych zdań, o których wiedziałabyś, że z nimi zostaną. Co to by były za zdania? Wiesz co, od razu mi przychodzi to, żeby zawsze byli sobą, żeby nigdy nikogo nie udawali, przy nikim, ale przede wszystkim przy samym sobie, i żeby byli w prawdzie, że czasem ona może być bolesna, ale tylko wtedy, kiedy my takie nadamy jej znaczenie, bo dla mnie prawda jest prawdą. Każdy z nas ma swoją, okej, absolutnie to akceptuję i rozumiem, natomiast jeżeli ja jestem w zgodzie ze sobą i jestem prawdziwa, jestem spójna, to co myślę, tak robię i tak mówię, to ja jestem wtedy najszczęśliwszą osobą na świecie i wiem, że tylko wtedy mogę dać tym ludziom obok mnie to, z czym tutaj przyszłam, tylko wtedy. Nie ma innej według mnie drogi. I wiem, że czasem jest niewygodnie, ale cena za tą niewygodę jest dla mnie nieporównywalna z tym, co potem jest. Tutaj powiedziałaś wcześniej, wiesz co, o odwadze też, prawda, bycia sobą, bycia właśnie takim prawdziwym. Ja uważam, że tak jak rozmawiam też z ludźmi właśnie podczas sesji, podczas spotkań różnych, ja rozumiem, ja słyszę to, dlaczego oni nie chcą powiedzieć prawdy. Ja wiem, co tam jest dalej. Właśnie ta ocena, ten strach przed tym, że ktoś mnie zostawi, jak ja to powiem. No to ja sobie myślę, no to ja mam, delikatnie mówiąc, to ja mam w nosie taką relację, kiedy ja jestem sobą i mówię prawdę, a ktoś jej nie akceptuje i jej nie słucha. To dla mnie ta relacja już ma obniżoną wartość. Oczywiście. Bo jeżeli ktoś mnie takiej nie chce, no to znaczy, że mnie nie chce takiej, jaka ja jestem. No to po co ja mam z tym kimś być, nie? Tak, dokładnie. To poruszasz też ciekawy temat, bo mi się zdarza też pracować z przeróżnymi ludźmi i część z nich właśnie nie mówi prawdy, nie mówi o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach, o swoich marzeniach czy planach, bo mają swoje powody. Boję się, że cię zranię, boję się, że mnie odrzucisz, że mnie nie zaakceptujesz, ale z drugiej strony, budując taką fasadę sztuczności, takiej nieautentyczności, nakładamy na siebie bardzo ciężki pancerz. To jest naprawdę ciężko utrzymać taką fasadę i ona wcześniej czy później pod tym ciężarem, no to my się załamiemy. To jest raz. Dokładnie. A dwa, druga osoba nie kocha nas za to, jacy jesteśmy. Nie kocha nas, naszej esencji, tylko tę fasadę, którą jej dajemy, którą dokarmiamy, którą
sprzedajemy i tak bardzo mocno pielęgnujemy. I potem nic dziwnego, że ludzie się zastanawiają, jeżeli ja powiem albo pokażę, jaka jestem i w ogóle, czy ona mnie nie odrzuci. Sama się odrzucam, sama się tak wskazuję na coś takiego, jeżeli buduję taką fasadę z lęku przed odrzuceniem. Jeżeli ja się odrzucam, to wszyscy mnie odrzucą. Dokładnie. Taka jest prawda. I tu się znowu, to jest ten klasyk, zaczyna się właśnie od siebie, nie? Ale wiesz, jak często jest też tak, że zobacz, że w momencie, kiedy ktoś powie wreszcie to, co tam, wiesz, mu w duszy gra, co jest jego taką bolączką, strachem, ciężarem, jakby się to nie nazywało, tym czymś, co jakby cały czas chronił i udawał, że tego nie ma, to słuchaj, to ja naprawdę w setkach sytuacji widziałam to w relacjach, że były łzy po drugiej stronie, wzruszenie, radość, otwartość. I powiem Ci, że jeżeli raz, a może dwa razy widziałam w życiu, że co? Wiesz, na zasadzie takiej, że tam była ta ocena i ta negatywna, to wszystko. W większości to było, Boże, dlaczego mi tego wcześniej nie powiedziałeś? Właśnie. No. Właśnie. Bo ja bym tak nie robił, bym się tak nie zachowywał, nie zachowywała, wiesz, bym inaczej i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, dajmy szansę temu partnerowi czy partnerce. Pozwólmy mu na to, żeby on jakby zrozumiał to, spróbował to zobaczyć i zobaczył nas takimi naprawdę, dajmy szansę, nie zabierajmy, bo my robimy to niby w ochronie swojej i tego partnera czy partnerki, a tak naprawdę to pierniczymy ten związek, no mówiąc kolokwialnie, oczywiście, naprawdę. Oczywiście. I mało tego, tak naprawdę powstrzymujemy drugą osobę od tego, żeby znała prawdę i żeby dojrzała. Tak. I żeby był rozwój w tej relacji. Dokładnie. Bardzo często to jest potem właśnie rozwój. I to jest bardzo piękne, co mówisz. Cieszę się, że to powiedziałaś, bo ja również często tego doświadczam. Prowadzę ludzi, doradzam im, co robić i jakie wybory podjąć. Ja nie wybieram za nich, ale doradzam im, co zrobić i żeby spróbowali tego chociaż. Przymierzyli ten płaszcz na siebie. Zobaczyli, jak się w tym czują. Mhm. I potem często wracają i mówią, wiesz co, przyznałam. Przyznałam się, powiedziałam, czy tam... Powiedziałem tę prawdę i powiedziałem to z góry, zanim tam rzeczy zaczęły się dziać. I wow, jakie to było uwalniające. I ona czy on mi powiedzieli, czemu nie powiedziałaś mi wcześniej. I to jest bardzo częsta reakcja, naprawdę. Jeżeli jest dwoje naprawdę ludzi, którzy wyznają rozwój jako taką wartość dodatnią, jeżeli oni oboje uznają tą wartość, bo to jest istotne, żeby spojrzeć na rozwój jako wartość dodatnią, to oni to zrozumieją. Oni to po prostu zrozumieją. Oni nie mają przed sobą, nie wiem, trzylatka, którego trzeba prowadzić. Ani, nie wiem, psa, którego trzeba wyprowadzać na spacery codziennie. To jest drugi dojrzały człowiek, który się rozwija i zmienia i ma prawo do zmian i ma prawo do zaznaczania tego, że dobra, poznaliśmy się 20 lat temu i wtedy na przykład lubiłam, nie wiem, chodzić na imprezy codziennie i w ogóle, ale 20 lat później teraz wolę na przykład harmonię i wyjechać na Mazury i pić herbatę i spać o 22 i to jest okej. Okay. Więc nie chronimy naszych partnerów od tego, że my się zmieniamy i że oni mogą się zmienić. Nie róbmy tego, bo to jest naprawdę bardzo fajny przepis na to, żeby z relacji wyjść w rozwód albo rozstania. Znaczy ja zachęcam do zaryzykowania, do zaryzykowania, jeżeli to w ogóle tak można powiedzieć, bo to jest dla mnie też bardzo słabe określenie, do tego, żeby się odważyć, to będzie fajniejsze, żeby się odważyć, nie? Żeby się odważyć i powiedzieć o tych swoich jakichś takich rzeczach, to czasami to naprawdę, to nie muszą być, wiesz, jakieś akcje pod tytułem zabiłam kogoś, czy tam, wiesz, jakiś tragizm sytuacyjny, to bardzo często mogą być drobne rzeczy, które w tej codzienności zbierane po prostu jak pomidorowa. Tak, tak jak pomidorowa. Tak? Wiesz, pewnie. Jakiś czas temu, całkiem niedawno miałam taką sytuację, związek, zaczekaj, 32 lata razem, w małżeństwie chyba 26, czyli wiesz, no długi też staż taki narzeczeński i tak dalej. No ale tak to wtedy wyglądało. I słuchaj, i okazało się, że on nie wiedział, ile ona słodzi. Nie? Herbatkę. I zacz. I jakby tutaj pierwsza taki by był taki slash i by było tak. Wiele osób by powiedziało, Boże, jaki facet, masakra, tyle lat razem i on nie wie, ile ona słodzi, tak? A ja mówię, zaczekaj, sekundeczkę, to teraz ty mi powiedz i wiesz, wysłucham jedną stronę, drugą stronę i pokazałam im coś, jeden obraz. Wiesz, o co chodziło? Chodziło o to, że ona zawsze wychodziła z inicjatywą robienia tej herbatki,
że to od niej wychodziło, jak robiła sobie, to robiła jemu, więc ona doskonale wiedziała, ile kawa, ile herbatka, ile posłodzić, czy cytrynka i tak dalej, a on nie miał takiej potrzeby, bo ona ją realizowała i ona, jak nigdy nie było takiej sytuacji, żeby on zrobił je i nie dlatego, że on nie chciał, ona po prostu pierwsza wyskakiwała. Bo ona tam była za niego, jasne. Tak. Bo ona w ten sposób też pokazywała mu właśnie miłość, troskę. To wszystko, co dla niej było w słowie miłość, jej definicja, było między innymi hasłem herbatka. I tutaj jasne, nie było żadnego jasne. Zgrzytu, ale jakby ktoś z boku na to popatrzył, to by mu od razu dał łatę, nie? Więc naprawdę trzeba bardzo ostrożnym być w ocenianiu. Ja jestem daleka od oceny kogokolwiek, bo też wiem, że parę rzeczy różnych zrobiłam w życiu, za które mniej lub bardziej... Oczywiście, każda decyzja ma jakiś kontekst, z którego wyrasta i naprawdę wrzucić komuś łapkę jest bardzo prosto. Dokładnie tak. Jest tylko dlatego, żeby ocenić decyzję, ocenić zachowanie, ale nigdy człowieka. Bo człowiek, dopóki żyje, ma prawo się zmienić. I ocenianie według mnie, nawet jeżeli ktoś już nie żyje, nie jest okej. Okay. Nie, absolutnie. Ale dopóki człowiek żyje, dopóty ma prawo wyboru i dopóty ma prawo się zmienić i najczęściej się zmieniamy. Sorry, dziś rano się budzę, wieczorem zasypiam już inną. Tak, tak. W toku lat może w codzienności tego tak nie widać, ale ludzie, z którymi się spotykam co parę miesięcy, oni widzą te zmiany. Słyszą zmianę w moim języku. Dokładnie słyszą tak. zmianę słów, jakich używam. Widzą, jak się zmienia jakby ruch mojego ciała, moja gestykulacja, to, czy patrzę komuś w oczy, bo kiedyś nie potrafiłam na przykład. Mój mąż, ja wiem też codziennie, że gdy budzimy się razem, no to będziemy zasypiać już innymi. Jestem ciekawa jego dnia, jestem ciekawa, co przeżył, co zrobił, czy jakichś fajnych rzeczy, czy ewentualnie jakichś kłopotów, jakimi chciałby się podzielić i po prostu jestem ciekawa, nic więcej. Nigdy nie weszłabym już w stronę kwestionowania go, czy jego zachowania, czy kogokolwiek, bo nie robię tego sobie, po prostu. Dokładnie. Okej. Okay. Angela, chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować za ten, również. Piękny po prostu wywiad. Energia jest naprawdę świetna. Słuchajcie, kochani, jeżeli czujecie, że to też przekazuje Wam jakąś wartość, wrzucam też w opisie filmu, w opisie wideo namiary do Angeli na jej kanał na YouTube, na Instagrama, na jej Facebooka i wbijajcie i zostawiajcie łapki w górę. Podzielcie się komentarzami, co myślicie, co chcielibyście na przykład wiedzieć, co chcielibyście, żeby było rozwinięte. Ja bardzo chętnie rozwinę to u siebie i jeśli Angela pozwoli, to kiedyś zaproszę ją znowu i możemy pochylić się nad tym we dwie. A ja tymczasem, Angela, bardzo Ci dziękuję po prostu. Ja również bardzo Ci, Sabinko, dziękuję i za zaproszenie, i za tą rozmowę. Naprawdę uwielbiam to flow między nami i to, że wiesz, że to jest wszystko takie prawdziwe, tak to podsumuję. No właśnie. Takie nasze i takie prawdziwe. Tak jest, pięknie, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, dzięki, pa, pa.